Cześć, witajcie na moim kanale. Przychodzę dzisiaj do Was z niekosmetycznymi ulubieńcami marca i kwietnia. Te dwa miesiące naprawdę minęły mi bardzo, bardzo szybko. Nagrałabym wcześniej taki filmik, ale niestety aparat mi się popsuł. Teraz mam zastępczy, troszeczkę inny. Mam nadzieję, że on także stanie się moim ulubieńcem. Jeśli jesteście ciekawi, co się u mnie dzieje na bieżąco, oczywiście daję Wam znać na Instagramie, link macie poniżej. Zachęcam do śledzenia moich zdjęć, moich poczynań. Tam zawsze jestem aktywna i odpowiadam na wszelkie komentarze. A teraz przejdźmy do rzeczy. Zebrało mi się właśnie tego troszeczkę i mam nadzieję, że te inspiracje przypadną Wam do gustu, a może ja Was do czegoś zainspiruję, może dzięki mnie coś ciekawego obejrzycie albo posłuchacie. Mam taką nadzieję, dlatego ten filmik nagrywam. Także rozsiądźcie się wygodnie, zapraszam Was do oglądania. Oczywiście największym moim ulubieńcem ubiegłych dwóch miesięcy to był mój urlop w Polsce, który trwał 2,5 tygodnia. Był bardzo, bardzo intensywny, ale jest to czas szczególny dla mnie i dla mojego narzeczonego. Dopinaliśmy ostatnie kwestie, jeśli chodzi o nasz ślub i nasze wesele. Tak, w naszym życiu dużo się dzieje, dużo zmian i mam nadzieję, że będzie tylko i wyłącznie lepiej. Także to jest mój wielki, wielki ulubieniec. Dużo na urlopie się działo. Jak już wspomniałam, na Instagramie mogliście co nieco zobaczyć. Zapraszam. Bardzo mi się ten urlop podobał. Oczywiście nie odpoczęłam za bardzo. Wydaje mi się, że tutaj jak chodzę do pracy, to więcej odpoczywam, ale był to na pewno czas pełen wrażeń. Bardzo pozytywny, który mnie nastroił tylko i wyłącznie na lepsze. I tak, ten urlop był na pewno udany. I teraz już przejdę do rzeczy, którymi Wy możecie się zainspirować. Na pewno pierwsze, co chcę Wam polecić, to jest to film. Film nazywa się Captain Fantastic i pochodzi on z roku 2016. Opowiada on o rodzinie, która mieszka z dala od jakiejkolwiek cywilizacji, od zgiełku miasta, kompletnie się od tego odcinają. Oczywiście dzieci nie mają na to takiego wpływu, to rodzice decydują, co dla dzieci jest najlepsze i najważniejsze i oni decydują, właśnie podejmują taką decyzję, żeby wychowywać swoje dzieci na odludziu. I mamy tutaj pokazany właśnie taki kontrast między życiem w mieście, w cywilizacji, jak to wygląda, jak dzieci, w cudzysłowie, głupieją przez internet, przez fast foody, a także mamy tutaj rodzinę właśnie z daleka od cywilizacji, od internetu, od telefonów. Nawet dzieciaki nie wiedzą, co to jest Nike, co to jest Adidas, co to są gry komputerowe, nic takiego nie znają. Ich wychowanie oparte jest właśnie na książkach, na poszerzaniu wiedzy, na kulturach, znają kilka języków i dochodzi w pewnym momencie do tego, że ta rodzina mieszkająca na odludziu jest zmuszona ona pojechać do miasta i tam właśnie jest to zderzenie jednej ideologii z drugą, że tak to powiem. I jest to bardzo, bardzo ciekawy film, momentami śmieszny, momentami wzruszający, troszkę inne podejście do życia. Ten film nie neguje żadnego z tych podejść, pokazuje i dobre strony, i te złe strony. Naprawdę polecam Wam obejrzeć. Ja bardzo dobrze się bawiłam na tym filmie, dał mi dużo do myślenia i na pewno coś wniósł do mojego życia. Nie jest to taka głupiutka komedia. Naprawdę polecam, fantastyczny film, na 5 z plusem. Kolejna rzecz, kolejną rzeczą, którą możecie obejrzeć, to jest to serial i chcę Wam polecić serial, który nosi nazwę 13 Reasons Why. Na pewno już o nim słyszeliście, bo ciężko nie usłyszeć o tym serialu, wszędzie o nim głośno, ale naprawdę jeden z lepszych seriali, który ostatnio obejrzałam i wciągnął mnie do tego stopnia, że w ciągu, nie wiem, 4-5 dni obejrzeliśmy te wszystkie 13 odcinków. I jak już się kończy jeden odcinek, to macie ochotę obejrzeć kolejny. Serial rozgrywa się w szkole w Stanach i dziewczyna popełnia samobójstwo, jednak zostawia po sobie kasety, na których nagrała swój głos i wyjaśnia, dlaczego to samobójstwo popełniła i właśnie jest 13 powodów,
dla których to zrobiła, które je do tego popchnęło. Serial naprawdę też daje do myślenia. Pokazuje, jak taka osoba, która popada w depresję, jak to u niej przegląda, jak te klocki domina po prostu spadają. I w pewnym momencie nawet przy tym 12 powodzie cały czas można było ją z tego wyciągnąć. Jednak nikt nie podał jej pomocnej dłoni. Naprawdę bardzo trzymający w napięciu serial. Pokazuje taką rzeczywistość szkolną, jak to wygląda. Polecam, polecam. Jeśli jeszcze nie oglądaliście, to naprawdę zachęcam. To jest serial nie tylko kierowany do młodzieży, ale także do osób dorosłych i należy swoje dzieciaki po prostu obserwować, bo szkoła nie jest aż takim dobrym miejscem, bezpiecznym miejscem, jakby mogło to się wydawać. Bardzo ciekawy serial. No może niektórzy mówią, że ta gra aktorska była średnia. No mi się podoba, ja nie znałam tych twarzy wcześniej. Pierwszy raz widziałam tych aktorów na oczy. Mi się podobało, ja byłam zadowolona. Dobra produkcja. Jeszcze chciałam powiedzieć, że fajnie ten serial ogląda się bez żadnego lektora i bez napisów, bo język jest prosty, można coś z tego wynieść, podszkolić swój język angielski i ja to też robię i staram się właśnie w tym kierunku iść. Naprawdę, naprawdę serial jest na tyle, ten język w serialu jest na tyle prosty, że osoba, która jest na poziomie B1 powinna go zrozumieć, także warto szkolić swój język, wyłączyć sobie napisy, spróbujcie, fajny, fajny, naprawdę fajny, polecam. Dostępny na Netflixie, wszystkie 13 odcinków. Dobra, zaglądam teraz tutaj i teraz chciałabym wam polecić kanał na YouTube. Kanał na YouTube, który nazywa się Sfilmowani. Na tym kanale znajdziecie recenzje filmów, seriali i jest to nagrane w bardzo dobry sposób. Mamy zawsze rozmowę. I ja przede wszystkim lubię, jak prowadzą te odcinki Agnieszka i Dawid, bo według mnie oni robią to najlepiej. Humorystyczny, bez spoilerów. Nie zawsze się ze sobą oni zgadzają, także to jest na plus. I jeśli mam zamiar obejrzeć jakiś film, to zawsze szukam, czy oni już go nie zrecenzowali i czy warto mi stracić te półtorej godziny mojego cennego czasu na to, żeby go obejrzeć, bo zazwyczaj moja opinia pokrywa się z ich opinią. Tak, polecam wam kanał na YouTube Sfilmowani, naprawdę są niesamowici i nawet ja lubię posłuchać sobie jakieś tam recenzji filmów, które ja już obejrzałam, co oni o nim myślą, może mają jakieś inne zdanie, może ja czegoś w filmie nie zauważyłam, oni mi o tym opowiedzą. Także mega, mega mi się podoba, to jest nowy kanał dla mnie, ale mają już ponad chyba 60 tysięcy subskrypcji, także naprawdę spoko. Następna rzecz, teraz opowiem wam troszeczkę, wrócimy do mojego urlopu w Polsce. Chciałabym wam polecić pewne wydarzenie. Udało mi się w Polsce pójść z moją mamą i z Marcinem na wystąpienie kabaretu Neonówka. Mają nowy program, Kazik sam w domu. I byliśmy właśnie w Toruniu, w CKK Jordanki. Bardzo fajne miejsce swoją drogą. Zachęcam, jeśli jesteście z Torunia lub z okolicy, bierzcie się na jakieś wydarzenie, bo naprawdę miejscówka robi furorę, ale Neonówka to jest mój ulubiony kabaret polski i bardzo chciałam iść ich zobaczyć na żywo i udało mi się. Cały czas się śmiałam, brzuch mnie bolał potem, ale było bardzo zabawnie, bardzo śmiesznie i wszyscy mieli właśnie dystans do tego, co oni pokazują, bo oczywiście jak to kabaret, naśmiewali się z naszych polskich przywar i tym razem na tapecie były zachowania płci brzydkiej, czyli mężczyzn, jak to u nich jest, na przykład z chorobą mają 36,7 stopnia gorączki i już umierają. Naprawdę polecam obejrzeć Kasik sam w domu, świetny program, niesamowite i fajnie było ich zobaczyć na żywo. I powiem wam, że nawet te piosenki robiły robotę, bo jak to w telewizji zazwyczaj jakoś mnie te piosenki to tak średnio jarały, także tak i na wystąpieniu na żywo to całkowicie macie inne doznania. Naprawdę o wiele, wiele lepiej to wszystko wygląda i wiecie, w telewizji to nie to samo. I chciałam jeszcze powiedzieć, że fajnie było, chłopaki z kabaretu po wystąpieniu spotkali się z osobami, które chciały po prostu autograf, podpisali, zrobili sobie zdjęcie, też było zdjęcie na Instagramie, bardzo się cieszę, mam podpisaną ich książkę, także wspierajmy polskich artystów, bo warto.
Tak, muzyka, muszę wam opowiedzieć o dwóch piosenkach, które siedzą mi cały czas w głowie przez te ostatnie 2 miesiące, a przede wszystkim jest to Coldplay i jak to się nazywa? Something Just Like This, no to chyba to każdy zna i kojarzy, klip jest bardzo fajny, bardzo ciekawy, no i nuta wpada w ucho, tak samo jak Offenbach, albo Offenbach, nie wiem jak się wypowiada, to francuski zespół, ale Be Mine, może klip do mnie w ogóle nie przemawia, ale nuta jak najbardziej, piosenka jest spoko, puśćcie sobie, oczywiście linki zostawię wam na dole, może macie podobny gust muzyczny do mojego, coś nowego, na pewno słyszeliście to już w radiu nieraz, ale w tych 2 miesiącach te dwa kawałki po prostu u mnie dominowały, leciały cały czas i nie mogę się od nich oderwać. Powiem wam, że troszkę tak w tych niekosmetycznych ulubieńcach skaczę, ale może to i dobrze. Teraz znowu wrócimy do urlopu i w ciągu tego urlopu naprawdę z Marcinem przejechaliśmy kupę kilometrów i spędziliśmy mnóstwo czasu w samochodzie. A że już nie mieliśmy ochoty słuchać cały czas radia, to postanowiłam, że posłuchamy sobie audiobooków. I tutaj się zaczęło. Audiobook to jest według mnie coś naprawdę fajnego, spoko. Polecam każdemu, kto jeszcze nie słuchał audiobooków, jeżdżąc, nie wiem, na przykład samochodem, jak musicie kierować i nie możecie robić nic innego, to warto sobie puścić tak w tle, niech sobie leci, bo można robić dwie rzeczy na raz, a ja to bardzo lubię. I audiobook, który przesłuchaliśmy w całości, to był to Kryminał Remigiusza Mroza, Kasacja. Tak, Marcin na początku był tak sceptycznie nastawiony do mojego pomysłu, ale jak przesłuchał chyba pierwszy rozdział, to tylko prosił o więcej. I naprawdę Kasację muszę wam polecić, Remigiusz Mróz, już nie dziwię się, dlaczego jest tak o nim głośno i stał się takim popularnym, a jego książki są bestsellerami. Chyłka i Zordon to chyba moje najlepsze ostatnimi czasy. To mój najlepszy ostatnimi czasy duet. Uwielbiam ich słuchać, uwielbiam ich rozmowy. Ja niestety, ja to słuchałam i dodatkowo lektor, który czytał bardzo fajnie, w bardzo fajny sposób to robił, dobrze intonował, także naprawdę było śmiesznie. Dużo rzeczy zapamiętałam. Dodatkowa akcja dzieje się w Polsce. Jest to taki kryminał troszeczkę inny, bo zazwyczaj mamy do czynienia z policją, a tym razem mamy tutaj kancelarię prawniczą, która mieści się w Warszawie, Żelazny & McWane, tam pracuje Chyłka, zatrudniają młodego aplikanta zaraz po studiach, który rozpoczyna właśnie pracę w tej kancelarii i jego patronką jest Joanna Chyłka. Polecam, bardzo ciekawa historia. Mają rozwiązać sprawę Piotra Langera, tak, jeśli się nie mylę, jeśli nic nie przekręciłam, który został oskarżony za zabójstwo 2 ludzi i dodatkowo to zabójstwo było popełnione w brutalny sposób. Jeszcze dowiadujemy się, że nasz bohater, zabójca, siedział z tymi trupami przez 10 dni w domu, także naprawdę historia jest ciekawa, trzyma w napięciu, chcecie dowiedzieć się jak to się stało, co się stało i do samego końca tak naprawdę nie wiecie, dopiero na końcu możecie się mega zdziwić, nie będę wam spoilować, ale polecam. Remigiusz Mróz, Kasacja, już zacieram rączki na drugą część Zaginięcie, bo na pewno to też przesłucham albo przeczytam. Chyba jest 5 części tej historii, tego duetu, także na pewno będę czytać, słuchać kolejnych części. Polecam, naprawdę. Jeśli jeszcze nie miałyście tego w rękach, albo nie słuchałyście żadnych audiobooków, to zachęcam. Bardzo fajna sprawa. Jeszcze będąc w Polsce, zahaczyliśmy o knajpę i to muszę wam polecić. Manekin jest w niektórych miastach w Polsce, między innymi w Toruniu, w Poznaniu. I jest to moja ulubiona knajpa w tej chwili i nie mogę się doczekać, jak znowu pojadę do Polski, bo na pewno tam pójdę coś zjeść. Ceny bardzo przystępne, na studencką kieszeń, naprawdę. Dodatkowo porcją możecie się najeść, a jest to, nie powiedziałam wam, naleśnikarnia
z takiego naprawdę dużego zdarzenia, bo naleśniki nie są tylko na słodko, ale także na słono, bardzo wytrawne, macie ryby, macie placki ziemniaczane, które ja uwielbiam, strogonów, po prostu podbiło to moje serce i bardzo, bardzo chętnie tam wracam. Już kilka razy tam poszłam i poszliśmy tam z moją mamą i poszliśmy tam z moim bratem i z jego żoną i wszyscy byli zachwyceni, także uwielbiam Manekin, to jest mój top 1 teraz, jeśli chodzi o takie knajpy, restauracje w Polsce. Polecam, byłam też w Widelcu, ale Widelec nie zrobił na mnie takiego wrażenia. Manekin to jest naprawdę coś, sprawdźcie, czy w waszym mieście nie ma tej knajpy, bo jeśli tak, to naprawdę pójdźcie. Pójdźcie i sami spróbujcie, ja uwielbiam tego typu jedzenia. Chciałabym wam jeszcze polecić jedną rzecz, wspominając właśnie o moim bracie. Mieliśmy przyjemność zagrać z nimi w gierkę, ja bardzo lubię gry planszowe, grano się nazwą Gierki Małżeńskie, skierowane jest dla osób 18+, szczególnie dla par. Jeśli nie jesteście parą, to nie polecam w nią grać, bo będziecie czuć się co najmniej dziwnie. Także kupa śmiechu, kupa zabawy. Warto pograć, żeby może się jeszcze lepiej poznać albo zweryfikować, jak dobrze się znacie w parze. Naprawdę fantastyczna gra, rozgrywka trwa około godziny i jest kupa śmiechu. Są kalambury, jest zgadywanie, takie różne, wiecie, ciekawe rzeczy, takie ciekawostki, można się dużo o sobie dowiedzieć i polecam dla par, można sobie zagrać tylko z partnerem albo para na parę, chyba maksimum to są 4 pary, które mogą grać jednocześnie. Bardzo fajna i towarzyska gra. Ostatnią rzeczą, którą chcę wam polecić i którą mogę wam wreszcie pokazać, to jest mój najnowszy zabytek, jest to oto taka butla. I jest to butelka, do której wlewam wodę, wkładam świeże owoce, m.in. truskawki, cytrynę, miętę wieczorem. I zalewam to na noc i rano biorę sobie do pracy i piję taką naturalną, zdrową wodę z witaminą C, z witaminami. To jest mój naturalny sposób, żeby zrobić sobie wodę smakową, bez żadnych chemicznych dodatków. Butlę kupiłam na eBayu, kosztowała mnie około chyba 8 funtów, jest to plastik, ale bardzo dobry, bez dodatku PBA, także super, nic się nie dzieje, nie szkodzi nam. W takim fajnym kolorze różowym, mega mi się podoba, oczyszczam dzięki temu swój organizm jeszcze lepiej i tutaj mam pojemność chyba litra, jeśli się nie mylę. Także dziennie piję właśnie wodę z tej butli, ten litr i dodatkowo tu pijam już litr zwykłej wody, żeby uzupełnić swoje braki i nie być czasem odwodnioną. O co mi chodzi? Dobrze, kochani, to byli moi wszyscy niekosmetyczni ulubieńcy. Mam nadzieję, że was nie zanudziłam, a wręcz przeciwnie, zainteresowałam czymś. Dajcie znać, co wy niekosmetycznego odkryliście ostatnio, odkryłyście. Co oglądałyście, co wam się spodobało. Chętnie poczytam. Ja naprawdę uwielbiam takie inspiracje, uwielbiam, jak się możemy inspirować nawzajem. I tego typu filmiki ja zawsze na YouTubie oglądam jako pierwsze, są u mnie na top, jeśli chodzi o moją tematykę, taką listę tematów YouTube'owych. Dziękuję wam za oglądanie, dziękuję za wasz czas, trzymajcie się i do zobaczenia w moich kolejnych filmikach. Pa, pa!